Kończy się kolejny Europa Maraton. Cieszę się, że dopisali zarówno biegacze, jak i widzowie. Bardzo się cieszę, że w tym Europa Maratonie niemal jak w każdym bardzo duża grupa zawodników z Polski, ale co mnie szczególnie cieszy w tym roku, wiele pierwszych miejsc zajęli nasi zawodnicy ze Zgorzelca, ale również z całej Polski i myślę, że to jest takie wyzwanie, zawsze taka dobra rywalizacja między nami a Görlitz. Czy nasi zawodnicy, czy zawodnicy z Görlitz zajmą najwyższe miejsca? Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać u siebie w domu w Zgorzelcu. Zawsze to jest prestiż, fajna zabawa. Zachęcam wszystkich do biegania w przyszłym roku. Trasa fajna, ale dość trudna, pagórkowata. No i ciężko się biegło, bo dzisiaj gorąco, ale bieg bardzo fajny i konkurencja też dała radę. Bardzo przyjemny bieg, troszeczkę górek, troszeczkę płaskiego, troszeczkę z góry, ładny asfalt, czasami trochę gorszy. Można naprawdę zdrowo posapać. Wygrałem tutaj dzisiaj, bardzo się cieszę. Pogoda dzisiaj, no nie za bardzo. Na 5 km było ciężko. Bieg uważam za udany. Jestem właśnie po 5-kilometrowym biegu Görlitz-Zgorzelec. Zająłem 10. miejsce. Bieg ciężki ze względu na temperaturę, bardzo gorąco. Biegnę tutaj po raz czwarty. Dziękuję bardzo organizatorom za bieg.